Witajcie kochani na moim kanale, ja nazywam się Weronika Gucman i dzisiaj zrobimy sobie sekwencję z takiej serii jogi terapeutycznej, czyli całym ciałem zajmiemy się, ale głównie biodrami, po to, żeby je zrelaksować, odprężyć, otworzyć i wpuścić tam nową energię. Więc jeżeli czujecie, że potrzebujecie troszkę ze swoim ciałem popracować właśnie w taki sposób, żeby o nie zadbać, żeby to było coś, co będzie lecznicze, co pomoże, szczególnie w okolicy bioder, no to mam coś dla Was na dziś. Zacznijmy sobie od leżenia. To zawsze dobrze robi na początek ćwiczeń, więc się połóżmy wygodnie. Możecie leżeć na macie, możecie leżeć na podłodze, na trawie, na piasku. Jeżeli jest taka opcja, na przykład jesteście na plaży i macie ochotę poćwiczyć, jest przyjemnie, no to to będą ćwiczenia właśnie dla Was. Przenosimy sobie ręce za głowę po to, żeby ułożyć ciało do takiego do takiej pozycji, w której będziemy powolutku wydłużać nasze boki ciała. Po to, żeby oddzielić troszkę tułów, górę ciała od dołu. Żeby zrobić właśnie w okolicy bioder, miednicy trochę przestrzeni. Więc przenosimy ręce za głowę. I teraz powoli na wdechu. Rozciągamy lewą rękę daleko za głowę i lewą nogę w swoją stronę, czyli cały lewy bok się rozciąga i wydłuża. Dłoń tam chce złapać coś, co leży i noga chce dotknąć do ściany. I to jest wdech i wydech, puszczamy swobodnie. I znowu wdech, rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy i wydech. I jeszcze raz wdech po podłodze i wydech. I ostatni raz. I wydech. I teraz lewa ręka luźno, swobodnie, lewa noga luźno, swobodnie. Możemy przez chwilę poprzyglądać się i zobaczyć, poczuć właściwie, czy jest jakaś różnica już między lewą a prawą stroną. Wdech i wydech. I teraz prawą stronę uruchamiamy. Prawą dłonią sięgamy, sięgamy, sięgamy i prawą nogą. Tak, żeby poczuć wyraźnie, że nam się tutaj prawy bok otwiera. Wdech i wydech. I wdech, sięgamy, każda kończyna w swoją stronę i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. I ostatni raz. I wydech. I teraz możemy złapać dłońmi za łokcie, przenieść sobie te ręce za głowę. I nawet jeżeli zdarzy się tak, że te ręce nam nie opadają na podłogę, to nie szkodzi. Dłońmi chwytając za łokcie, przeciągamy się nieco do tyłu, przeciągamy, przeciągamy. Tak, żeby tutaj sobie pootwierać. Tu ten obszar cały otwieramy. Wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Teraz przechodzimy do swoich nóg. Zabieramy lewą nogę ze sobą, kolano do klatki piersiowej. Przyciągamy wdech, tak żeby poczuć tutaj, że leżymy na macie. Wszystkie ćwiczenia, kiedy nasz kręgosłup jest na macie, przyciągnięty do podłoża, a my tak jak teraz przyciągamy sobie kolano do klatki piersiowej, terapeutyzują nasz odcinek lędźwiowy, czyli rozluźniają go. Mamy dwa takie etapy ćwiczeń, kiedy dotleniamy, kiedy pompujemy więcej krwi do ciała, do danego organu czy obszaru, to pompowanie krwi powoduje takie maksymalne dotlenienie. I drugi etap ćwiczeń
to jest taki, kiedy rozluźniamy i rozciągamy. I właśnie my to teraz robimy. Na wdechu możemy sobie wyobrazić, że kierujemy cały wdech na przykład do odcinka lędźwiowego lub do bioder i to jest wdech i z wydechem rozluźniamy sobie. Wdech i wydech. I teraz troszkę zmienimy, robimy wdech, to jest przyciągnięcie, a z wydechem łapiemy za kolano i otwieramy je do boku, puszczając luźno. Tylko tyle, ile ciało jest w stanie tutaj i to biodro otworzyć się. I znowu na wdechu przyciągamy, a z wydechem otwieramy. Bez takiego dociskania, bez takiego napierania, po prostu trzymamy i pozwalamy, żeby tam się tutaj pootwierały obszary. I jeszcze raz wdech i wydech do boku. I trzymamy sobie tą nogę za kolano. Jeżeli nie dosięgamy do kolana, to można złapać od zewnętrznej strony, przytrzymać sobie tu za piszczel. Szukamy zawsze pozycji dla siebie, która będzie nam wygodna. A teraz ta druga noga. Ugina się w kolanie, kładziemy stopę na macie i otwieramy to drugie kolano też do boku, przenosząc stopę na zewnętrzną krawędź. I puszczamy nogę do boku. Tutaj sobie trzymamy, żeby ona nie uciekała do góry. Stopa jest w powietrzu rozluźniona, a tam stopa oparta na zewnętrzną krawędź i kolano przenosimy do boku. I tak sobie chwilę zostajemy i obserwujemy, co się dzieje tutaj w tych biodrach. Czy to jest dla nas trudna pozycja, czy ona jest wymagająca, czy mobilizuje nasze biodra, czy rozluźnia, żeby zaobserwować, jak to ćwiczenie na nas działa. Wdech, cała uwaga właśnie w tej okolicy i wydech. I jeszcze raz. I wydech. I wystarczy. Przyciągamy jeszcze raz to kolano do klatki piersiowej, a drugą nogę unosimy w górę, prostujemy, jakbyśmy stopę chcieli postawić na suficie. Wyciągamy sobie i rozciągamy te nogi. I tutaj znowu to jest ćwiczenie, które bardzo odpręża nam odcinek lędźwiowy. Wdech i z wydechem będzie zmiana. Lewą nogę przenosimy na matę, a prawą przyciągamy do klatki piersiowej. I znowu wdech. I wydech, puszczamy tutaj luźno dół pleców i pośladki. I wdech, przyciągamy. To jest też mobilizacja bioder. I wydech, puszczamy luźno. I teraz będzie zmiana, wdech, a z wydechem łapiemy dłonią za kolano i odwodzimy do boku i przyciągamy wdech i wydech do boku. Można sobie przytrzymać tutaj, jeżeli ucieka nam lewe biodro, to można sobie przytrzymać i ostatni raz wdech i wydech. I teraz stawiamy stopę na macie i pozwalamy, żeby to nasze lewe kolano opadło do boku. I mamy stopę na zewnętrznej krawędzi. I też jeżeli czujemy, że któraś strona zbyt przeważa, przeciąga, a chcemy mieć ciężar ciała mniej więcej po środku, to można sobie tutaj przytrzymać albo nawet tu. I chwila na obserwację tego, co tutaj się dzieje z naszymi biodrami. Wpuszczamy wdechem całą energię powietrza właśnie w to miejsce. Pozwalamy, żeby ono się rozluźniło, otworzyło. Przy takich ćwiczeniach właśnie w jodze terapeutycznej wskazane jest takie ćwiczenie bez pośpiechu, żeby ciało miało szansę na tą regenerację. Będziemy robić szybko,
możemy pominąć jakiś ważny aspekt, element w ciele. A te ćwiczenia terapeutyczne dla naszego ciała wymagają też naszej uwagi, odczytywania tych sygnałów z ciała i zaangażowania się w to, co się dzieje. I uważność może być pominięta wtedy, kiedy robimy coś szybko i z pośpiechem. I wystarczy. Lewa noga wraca, prawą przyciągamy i lewa na chwilę do sufitu i stawiamy stopę na suficie. Tak jakby chcieć zrobić ślad na suficie. Wyciągamy tą nogę, wyciągamy, wyciągamy. I wystarczy. Teraz puszczamy obydwie stopy luźno i delikatnie obijamy sobie piętami o pośladki. No, jest też bardzo terapeutyczne ćwiczenie. Mianowicie wykopujemy sobie sami z pośladków stres i różne napięcia, które się tam kumulują. Szczególnie u kobiet jest taka tendencja do zaciskania pośladków. Więc jak zaciskamy pośladki, to powodują tam napięcia, naprężenia się robią, blokady. No i to teraz właśnie można sobie takimi kopniakami rozluźnić pośladki. I wystarczy. A teraz nogi w górę i rozluźniamy poprzez wytrząsanie nogami jakichś napięć, które się mogły tam skumulować. Wytrząsamy, wytrząsamy. I wystarczy. I sięgamy obydwiema stopami wysoko w górę. Nogi jakby chciały trochę pójść do góry. I teraz nogi mogą być troszkę swobodniej, luźniej, mogą zostać ugięte w kolanach. My wyciągamy ręce w górę do sufitu, w kierunku sufitu. I teraz sobie troszkę wzmocnimy. Przed chwilą rozluźnialiśmy odcinek dolny kręgosłupa, miednicę, biodra, plecy. A teraz sobie trochę wzmocnimy mięśnie głębokie, żeby wspomóc to rozluźnienie. I na wdechu delikatnie odrywamy głowę i teraz na wdechu sięgamy lewą dłonią do stopy. Nie trzeba jej dotknąć, ale sięgamy w tym kierunku, żeby unieść tutaj ciało. Wdech i wydech, powrót. Głowa może zostać delikatnie nad matą, ale jeżeli potrzebujemy, to ją opieramy, żeby odpocząć. I prawa wdech i wydech. I lewa wdech i wydech. I wdech. I wydech, wdech, i wydech, i ostatni raz, i wydech, i można wyprostować nogi w kolanach i sięgnąć dłońmi do stóp. I wystarczy. I na chwilkę stopy na matę. Przyciągamy mocno pępek do kręgosłupa, kręgosłup w kierunku maty i tak przytrzymany tutaj to podbrzusze, czyli pępek mocno do środka. Robimy wdech i unosimy pośladki, ale bez wypychania bioder. Unosimy, unosimy, zablokowany jest ten dół, pępek mocno do środka. I wdech, i wydech, powolutku schodzimy w dół. I krzyżujemy nogi, przechodzimy do siadu kołyską albo w jakiś inny sposób. I do klęku podpartego. I teraz rozluźniliśmy sobie odcinek lędźwiowy, rozluźniliśmy mięśnie na miednicy, rozluźniliśmy biodra i troszkę je zmobilizowaliśmy. Wzmocniliśmy nieco mięśnie głębokie, czyli te, które odpowiadają za wsparcie też kręgosłupa. I teraz sobie rozciągniemy nogi, tyły nóg. Pamiętamy, ja już o tym wielokrotnie mówiłam, że pościągane tyły nóg, cały nasz kręgosłup, całe nasze ciało jest spójne. Wszystko ze sobą jest powiązane. Mamy tego świadomość. Zapominamy o tym często. Ale w przypadku kręgosłupa bolącego szczególnie,
Musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy ponapinane tyły nóg, pościągane tyły nóg, czyli czujemy napięcia w nogach, a całe pasy tutaj mięśniowe z nóg idą aż do pośladków i do odcinka lędźwiowego, to napięcie będzie zabierało elastyczność z kręgosłupa, będzie powodowało sztywność, bo będzie nam nogi będą ściągać elastyczność kręgosłupa dla siebie, bo nie mają swojej. Więc trzeba popracować nad tym i pamiętać, żeby tyły nóg po prostu były porozciągane, bo to nam rozluźni odcinek lędźwiowy, między innymi. Więc jesteśmy teraz w klęku podpartym i powiedzmy, że lewą nogę przenosimy, zaraz wejdziemy w pozycję, lewą stopę mamy tak, że palce są podwinięte, a grzbiet prawej stopy jest na macie. Szeroko palce dłoni, robimy teraz wdech. I z wydechem wychodzimy w górę jak do psa, prostując lewą nogę, odpychając się dłońmi. Prawa noga na razie tak sobie zostaje, bez żadnej pracy. Ściągamy piętę do podłogi, nawet jeżeli ona nie schodzi do podłogi, nie szkodzi, ale tutaj praca jest taka, że pięta chce zejść do podłogi. I powrót na prawe kolano, wdech. I z wydechem unosimy lewą nogę w górę i schodzimy klatką piersiową w dół, albo podbródkiem w dół. I jeszcze raz. Wdech i z wydechem taki wariant psa. I wdech, kolano na matę i wydech powolutku w dół. I jeszcze raz wdech i wydech. I ostatni raz wdech i wydech. I powrót w górę, wdech. I to samo zrobimy na drugą stronę. Czyli palce prawej stopy podwijamy, grzbiet lewej jest na macie. Szeroko palce dłoni, pamiętamy tutaj, żeby jak największą powierzchnią być na macie. Wdech i z wydechem wychodzimy w górę. Pięta prawa teraz schodzi do maty, a lewa noga bierna poddaje się wszystkiemu. I powrót, klękamy na lewe kolano, wdech i z wydechem prawa noga w górę, schodzimy w dół. I w górę wdech i wydech, wariant psa z głową w dół. I wdech na lewe kolano i wydech, noga w górę, klatka piersiowa w dół. I w górę wdech i wydech, wariant psa. I wdech i wydech w dół. I wystarczy. I to przy okazji były takiego rodzaju pompki, więc można poczuć, że trochę energii w ręce też poszło. I teraz sobie usiądźmy i rozluźnimy nasze ręce, nadgarstki. Strzepujemy, rozluźniamy i teraz możemy zrobić dłonie do pozycji flex, czyli przyciągamy palce odwrotnie i palce do przedramienia, mniej więcej. Wdech i wydech. I druga. Wdech i wydech. No więc mamy już też zauważone nasze nogi. Tyły nóg szczególnie i mamy trochę tutaj dopompowanej krwi do obszaru rąk, czyli przedramion, ramion i naszych barków. No i teraz kolejna część kręgosłupa, czyli górna część kręgosłupa, klatki piersiowej. Na co bym tutaj chciała zwrócić uwagę? Żeby zrobić sobie taki... Co tutaj jest istotnego, żeby zrobić sobie takie powiedzmy to doświadczenie, żeby stanąć przed lusterkiem i zobaczyć, jak ułożone są nasze obojczyki. Jak ułożone są nasze obojczyki. Po prostu stajemy przed lustrem i patrzymy na nasze obojczyki. Nasze obojczyki powinny być ułożone jak najbardziej równolegle do podłogi. Wtedy cały tutaj góra naszego kręgosłupa, odcinek klatki piersiowej,
całe nasze serce, powiedzmy, że są ułożone w prawidłowy sposób. Wpływa to oczywiście na całą naszą sylwetkę. Jeżeli im bardziej te obojczyki kierują się w górę pod kątem, tym bardziej musimy mieć świadomość, żeby z tym obszarem popracować mocniej, czy bardziej zwrócić uwagę na to, co tutaj się u nas dzieje. Dlaczego? Bo całe nasze życie odbywa się w związku, że mamy tym, że mamy tutaj oczy, odbywa się jakby przed nami. Patrzymy przed siebie i wszystko, co robimy, odbywa się tutaj. Pracujemy tu, rąk używamy tu, wszystko robimy z przodu, no bo tutaj patrzymy. W związku z tym jakby nasza sylwetka i nasze ułożenie ciała powoduje, że coraz bardziej przechodzimy tymi rękami do przodu, do przodu, do przodu. Zaokrąglają się nasze plecy, obojczyki idą w górę, zamykamy ramiona, zamykamy klatkę piersiową, serce jest zamknięte, gorzej mu się pracuje, bo trudniej pompować krew, kiedy jest po prostu w takim zaciśnięciu. No i naszym zadaniem jest się otworzyć. Chcemy się otworzyć, to jest też terapeutyzacja tej górnej części naszego ciała, klatki piersiowej i tej części kręgosłupa, ramion, naszych barków. Otwieramy się, więc sprawdzamy nasze obojczyki i chcemy, żeby one były jak najniżej, jak najbardziej równolegle do podłogi. No więc kilka ćwiczeń takich, które właśnie terapeutycznie wpłyną na naszą górę. Prostych, jak zwykle yoga bywa zwykle bardzo prosta. No i trzeba z tych prostych rozwiązań też korzystać. Więc zróbmy sobie na początek. Jeżeli ktoś już czuje, że ma dosyć w tej pozycji, to wiadomo, że można sobie na chwileczkę zmienić, wyjść, rozciągnąć nogi, porozluźniać albo po prostu zrobić przerwę, usiąść inaczej. Można sobie podwinąć palce stóp i wyjść wyżej, napięty. Zadbajmy też o swój komfort. Ja czasami się rozgadam i potem zapomnę, że siedzimy w jakiejś pozycji. Więc zróbmy tak. Najprostsze ćwiczenie może być wymagające, ale to jest ćwiczenie, które bardzo fajnie będzie nam korygowało właśnie tą zamkniętą postawę. Przenosimy sobie ręce do tyłu, zaplatamy palce dłoni i teraz zbliżamy nadgarstki do siebie, jeżeli jest taka możliwość. Zbliżamy łopatki do siebie, czyli mamy takie wyobrażenie, że te łopatki są takimi silnymi magnesami, które się do siebie przyciągają. Po prostu jakaś siła je przyciąga, przyciąga, przyciąga do siebie. I już w samym takim nawet wyobrażeniu, jeżeli czujemy, że tu jest mocna blokada i te łopatki nie zbliżają się do siebie, to możemy sobie wyobrażać, że one są coraz bliżej i czujemy, jak nam się tutaj wszystko otwiera. I teraz, żeby pogłębić tą pracę, jeżeli mamy na to przestrzeń, bo może się okazać, że tu trzeba przestać i na dzisiaj to wystarczy, zbliżamy nadgarstki, pilnujemy, żeby głowy nie unosić w górę, tylko mniej więcej mamy delikatnie podbródek ściągnięty. I teraz robimy tak. Mamy zbliżone nadgarstki, jeżeli się da. Na wdechu wyobrażamy sobie, że łopatki są blisko siebie, to jest wdech, a z wydechem delikatnie odstawiamy ręce od pleców. I znowu wdech i wydech, odstawiamy ręce od pleców. Możemy sobie wyobrazić, że ktoś nas tutaj trzyma za te nadgarstki i po prostu pociąga do tyłu i jeżeli się da, to w górę. Wdech, zbliżamy łopatki do siebie i z wydechem odstawiamy ręce od pleców. I wdech, i wydech, odstawiamy ręce od pleców.
Jeszcze raz. Wdech i wydech. Odstawiamy ręce od pleców. I wystarczy. No i tutaj ja poczułam od razu, jak mi się tutaj wszystko popracowało w tym ćwiczeniu. Myślę sobie, że kilka powtórzeń takiego ćwiczenia, może ze zwiększaniem, na przykład zaczynając od 5 razy i 2-3 serii i zwiększaniu takim pomalutku, po 1, 2, kiedy sobie będziemy dokładać codziennie, jeżeli mamy te obojczyki bardzo takie pod kątem. Myślę, że nam fajnie tutaj zrównoważy i przywróci ten naturalny układ w niedługim czasie. Sprawdźcie sobie, jak u Was to jest i czy to ćwiczenie jest dla Was wymagające. Jak się po tym czujecie, dajcie znać proszę w komentarzach. Trochę teraz zmienimy pozycję, żeby nogi odprężyć. Więc przejdźmy sobie do klęku podpartego i na chwileczkę, podwijając palce stóp, szeroko palce dłoni, przejdziemy do psa z głową w dół i robimy sobie taki marsz w miejscu, żeby troszkę rozproszyć napięć po tym siadzie. I wystarczy. Jeszcze wracamy do naszej góry, do naszego ciała, do górnej części kręgosłupa, odcinka klatki piersiowej. I teraz zróbmy sobie takie ćwiczenie, które nam troszkę uelastyczni miejsce tu, gdzie są łopatki z tyłu na grzbiecie. Zróbmy sobie tak. Zaplatamy palce dłoni, przenosimy ręce z tyłu za głowę i teraz na wdechu otwieramy maksymalnie, ile się da, łokcie do boku, a z wydechem zamykamy i zabieramy głowę ze sobą, ale bez takiego zaokrąglania się. Wdech i z wydechem zamykamy łokcie i zabieramy głowę, tak żeby poczuć rozciąganie. I wdech, i wydech, zamykamy łokcie i ściągamy delikatnie w dół. Jeszcze raz. I wydech. I ostatni raz. I wydech. I możemy się chwilkę zatrzymać i zaobserwujcie tutaj, gdzie te napięcia są. Gdzie czuć najbardziej pracę, może delikatnie trzeba poruszać głową w jedną stronę i potem w drugą, bardzo uważnie tutaj, powoli i delikatnie to robimy. I wystarczy. I teraz sobie pójdziemy o krok dalej. Uginamy ręce w łokciach, przenosimy lewy łokieć w prawy, zaplatamy ręce tak, jak nam wyjdzie, albo zbliżając grzbiety dłoni, albo wnętrza dłoni, albo palcami zahaczamy, kciukami, jak nam wyjdzie, tak żeby się też zbytnio nie siłować w tej pozycji. No i robimy delikatnie łokciami w górę wdech i z wydechem przenosimy łokcie w kierunku pępka i teraz zaokrąglamy plecy, czyli pozwalamy, żeby łopatki się rozchodziły. I w górę wdech i wydech, rozchodzą się łopatki na boki. I wdech i wydech. I wystarczy, i zmiana. Na chwilkę otwieramy ręce do pozycji kaktus. Wdech i teraz z wydechem prawy łokieć w lewy. Zaplatamy nasze dłonie, gdziekolwiek one się zatrzymają. I łokcie w górę, wdech.
I z wydechem przenosimy łokcie w kierunku pępka. Nie trzeba dostawać, ale w kierunku, żeby poczuć rozciąganie. Łopatki się rozchodzą. I w górę wdech. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. I w górę wdech i znowu otwieramy się do pozycji kaktus, otwarta klatka piersiowa, ściągamy łopatki do siebie i wystarczy. I dodamy sobie do tego nogi. Powtórzymy sekwencję z rękami zaplecionymi w łokciach, czyli tak jak w pozycji orła, tak jak przed chwilką, dodamy sobie do tego nogi. Na chwilkę wejdźmy do psa z głową w dół, żeby rozciągnąć tyły nóg. Do tym siądzie. Wdech i wydech, powrót. Powiedzmy lewa noga, krok do przodu. I mamy stopę i dłonie w jednej linii. I teraz przenieśmy troszeczkę biodra do przodu i pozwólmy im się tutaj ułożyć w tej pozycji. Bez takiego nadmiernego dociskania, do pychania. Puszczamy luźno, puszczamy, pozwalamy, niech nam się tutaj ciało ułoży najlepiej, jak to dzisiaj jest możliwe. Powolutku wychodzimy w górę. Grzbiet stopy na macie. I znowu uginamy ręce w łokciach. Lewy łokieć w prawy. Zaplatamy te dłonie tu, gdzie jest to możliwe. Lewa stopa mocno odpycha się od maty cały czas. Pilnuje nam to pozycji, zabezpiecza przed upadkiem ewentualnym i takimi wichrami namiętności. No i mamy wdech. I z wydechem delikatnie łokcie w kierunku pępka. Delikatnie, żeby rozciągnąć łopatki na boki. I wdech. I tutaj przy okazji sobie rozluźniamy biodra. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ostatni raz. I wydech. Rozluźniamy nasze ręce. Prawa noga, krok do tyłu. Na chwilę prostujemy. Prostujemy, sięgamy stopą daleko w tył. Rozluźniamy, rozciągamy pośladek. I wystarczy. I teraz prawa noga, krok. Stawiamy stopę mniej więcej w linii dłoni. Stopa mocno odpycha się od maty. Znowu puszczamy nasze biodra luźno, swobodnie, na tyle, ile one są gotowe dzisiaj. Wdech i wydech. I wychodzimy wyżej. I teraz jak robimy takie przejście w górę z tej pozycji, to ciało ma tendencję do tego, żeby też pójść całe w górę. A my chcemy tylko tułowiem się otworzyć, otworzyć klatkę piersiową, czyli cała reszta sobie swobodnie zostaje, tak jak była, biodra nisko. Uginamy ręce w łokciach, teraz prawy w lewy. I na wdechu. Unosimy w górę i wydech, łokcie w kierunku pępka, ale tylko po to, żeby poczuć, że nam się łopatki rozchodzą. I w górę wdech i wydech. I w górę wdech, łokcie do sufitu i wydech. Ostatni raz i wydech. I rozplatamy ręce i przenosimy nogę mocno w tył, rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy. Jeszcze przez chwilę. I wystarczy. I przejdźmy na chwilkę do psa z głową w dół. Zróbmy sobie marsz w miejscu. I wystarczy.
I zakończyłabym tę całą sekwencję masażem głowy, ponieważ głowa jest wykończeniem całego naszego kręgosłupa i mnóstwo napięć, ja już o tym wielokrotnie mówiłam, mnóstwo napięć mamy w głowie, mnóstwo, dlatego że napięcia w ramionach bezpośrednio przechodzą nam tutaj na łączą się jakby z tymi pasami mięśniowymi, które przechodzą, okalają kości czaszki. I tutaj pomiędzy skórą głowy a kością czaszki, w tym niewielkim obszarze, tam nie ma za dużo miejsca, ale bardzo dużo napięć nam się gromadzi. I mamy tendencję do zaciskania szczęk, na przykład jak się stresujemy. Zauważcie, czy nie mówicie czasami przez zęby, czy nie ma takich, że nie umiemy otworzyć, tak? To jest wszystko ze stresu, to jest wszystko z momentów takich, kiedy po prostu jest coś, co na nas działa właśnie w sposób negatywny. Ostatnio usłyszałam o takim sposobie, a propos na przykład szczęk i w ogóle całej naszej czaszki, układu, żeby sprawdzić sobie prawidłowe jakby otwarcie pomiędzy szczękami. To jest taki test, który można sobie zrobić w domu. Jeżeli wszystko jest w porządku, bo chodzi o to, żeby sprawdzić, czy nam się nie zapada, tutaj nie zapadają kości, wkładamy, powinny nam się zmieścić trzy złożone w ten sposób palce, ja tego nie będę teraz robić, pomiędzy nasze szczęki, czyli otwieramy usta, jak najszerzej to jest możliwe i wkładamy, na przykład próbujemy trzy palce, czy nam się tak włożą pomiędzy usta. Jeżeli jest, tak przynajmniej usłyszałam, jeżeli jest mniej niż trzy, to znaczy, że trzeba już popracować z mięśniami twarzy, z kościami na czaszce i większą uwagę przekierować właśnie w ten obszar. A ten obszar jest bezpośrednio powiązany z naszymi mięśniami tutaj z tyłu na karku, na ramionach. Więc jak będziemy rozluźniać ramiona i kark, to rozluźnimy sobie również, wpłyniemy na rozluźnięcie mięśni twarzy, a jak będziemy rozluźniać mięśnie twarzy, otwierać szeroko usta, pracować tutaj, sprawdzać właśnie, jakby tak odprężać, otwierać, to będziemy przeciwdziałać temu, że te kości nam się tutaj będą zapadać. Więc wszystko jest ze sobą powiązane. No to tylko tak mi się przypomniało, więc się z Wami dzielę, żeby sobie sprawdzić. Trzy zaciśnięte palca pomiędzy usta, jak cztery to rewelacja, jak mniej niż trzy, to znaczy, że trzeba zacząć z tym pracować i to stymulować. No więc to miało być tak, rozluźnienie głowy. Więc można prosty taki sposób, żeby sobie usiąść, wsunąć pod włosy, jeżeli je mamy, albo nasunąć na skórę głowy dłonie. Jakbyśmy tak chcieli przesuwać tą skórę na głowie do góry, do boku, do góry, do boku, do góry, do boku i idziemy w dół naszej głowy. I tutaj powiedzmy nie oszczędzamy się na tej głowie, tylko porządnie tymi palcami masujemy i przeciągamy tą skórę głowy z jednej strony na drugą, z jednej na drugą, z jednej na drugą. I jeszcze raz. Przy okazji masujemy sobie oczywiście skórę głowy, pobudzając cebulki do pracy, więc zagęszczamy swoje włosy. Kolejne ćwiczenie, które też już wielokrotnie pokazywałam, ale może ktoś jest pierwszy raz dzisiaj ze mną, pierwszy raz ćwiczy, więc bierzemy kostkę. Opieramy kostkę pod kątem, tak żeby krawędź kostki znalazła się
na tej granicy, gdzie kończy się kość czaszki, a zaczyna nasza szyja. I tutaj sobie przemasowujemy. Jeżeli nie mamy kostki w domu, to to może być większa książka i po prostu grzbiet książki, krawędź przekładamy. No to jest rewelacyjne ćwiczenie, bardzo terapeutyczne ćwiczenie, jeżeli chodzi o rozluźnianie. Tutaj może być to bardzo bolesne dla niektórych osób, bo tu nam się mnóstwo zbiera napięć z tyłu. Właśnie z powodu takich, że zaciskamy mocno szczęki, że mamy napięte ramiona, że mamy spięty kark. To wszystko nam potem wpływa i gdzieś się musi lokować. Gdzieś, to jest zawsze tak, że jak jeden obszar jest bardziej napięty, to ten, który jest rozluźniony, no jakby oddaje to swoje rozluźnienie i też zaczyna być napięte. I to jest taka po prostu taki cykl, gdzie w tym łańcuchu po kolei każdy obszar, miejsce, jeżeli się napnie i my go już nie rozluźnimy, a on potrzebuje tego rozluźnienia, to będzie zabierał z kolejnego miejsca. I kolejne, jeżeli się napnie, a my go nie rozluźnimy, to ono będzie potrzebowało rozluźnienia i sięgnie po kolejny obszar, który jest rozluźniony. I tak nam się robi moment, w którym całe ciało jest napięte. A my chcemy, żeby ciało było w najlepszej możliwej kondycji. Więc możemy sobie na przykład zrobić coś takiego prostego, jeżeli czujemy napięcie w karku. Co można zrobić samemu dla siebie, dla samego siebie? I wystarczy. I na koniec możemy zrobić jeszcze takie bardzo rozluźniające ćwiczenie. Dociskając tył głowy do maty, przetaczamy sobie z boku na bok tą głowę. Przetaczamy. Mamy przy tym lekko rozchylone usta, albo przynajmniej niezaciśnięte. To nam też fajnie odpręża, rozluźnia. I jest po prostu bardzo przyjemne. I wystarczy. I kładziemy się na koniec pozycji martwego ciała. I takie ćwiczenie oddechowe, które też bardzo dobrze działa, uruchamia nam jakby wrażliwość na swoje ciało. Kładziemy się bardzo wygodnie. Zamykamy oczy, jeżeli to jest możliwe, i wyobrażamy sobie, że cała góra naszego ciała, czyli ta skierowana do nieba, robi wdech. Każdą komórką ciała robimy wdech, czyli całą powierzchnią ciała zabieramy z wdechem powietrze do środka. Tak jak gąbka wciąga wodę. Tak samo my ciałem wciągamy powietrze. Całą górną powierzchnią robimy wdech, tak. Zasysamy do ciała powietrze. Natleniamy je maksymalnie, ile się da. I teraz przenosimy uwagę na dół ciała, czyli tam, gdzie dotykamy się z podłożem, i całą tą powierzchnią robimy wydech do ziemi. Wydech puszczamy do ziemi. Oddajemy zmęczenie, oddajemy tym wydechem, wypuszczamy napięcia, blokady, cokolwiek to jest, wypuszczamy. I znowu górą ciała wdech, całym ciałem zabieramy wdech, całym ciałem robimy, absorbujemy po prostu maksymalną ilość powietrza, która nas otacza. A z wydechem wypuszczamy do podłogi, do ziemi, gdziekolwiek jesteśmy, do piasku, do trawy, do ziemi po prostu. Całym ciałem, powierzchnią, którą leżymy na macie.
I zróbmy to jeszcze 3 razy. Głęboki wdech górą ciała. I wydech wypuszczamy całym tyłem ciała do podłogi. Wdech. I wydech. I ostatni raz. I wydech. Jeszcze na końcu poczujcie swoje ciało. Dajcie mu taki sygnał uważności. Zauważacie całą tą pracę, którą dzisiaj wykonaliście ze swoim ciałem. No i dziękuję Wam bardzo za obecność. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam jest po tych ćwiczeniach. Do zobaczenia, do następnego razu.